I to chcieliśmy zrobić na początku. Jaki chcielibyśmy mieć Państwu wejście? Ta izba rozpatruje w tej chwili taki wniosek. Zostaliśmy zresztą, pani mecenas też została pouczona o tym, jak się powinna zwracać do izby dyscyplinarnej. Nie izbo dyscyplinarna. Na pewno nie izbo. Panowie, sądzie. Pani mecenas podtrzymała swoje stanowisko. Chciałabym powiedzieć, na jakim jesteśmy etapie. W tej chwili skład tutaj sądzący udał się na naradę w celu zdecydowania o tym, czy będzie rozprawa odbywała się w sposób jawny. To był nasz pierwszy wniosek. Natomiast przedstawiliśmy od razu wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Izbę Karną, informując tutejszy skład o tym, że takie wnioski o przejęcie do rozpoznania przez Izbę Karną zostały przez nas złożone zarówno w Izbie Karnej, jak i były prezentowane pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ten wniosek tutaj powtórzyliśmy. I co więcej, sytuacja pani sędzi Janas jest nieco inna, dlatego że zarządzeniem pierwszej prezes 10 lutego sprawa pani sędzi została przekazana do Izby Karnej. I dlatego chcieliśmy, żeby ta kwestia również nie umknęła. A następnie zostało wydane zarządzenie przez prezesa Izby Karnej o przekazanie akt karny, akt sprawy tutejszej z sądu dyscyplinarnego do Izby Karnej. I to też mogłoby zostać wyjaśnione. A ta sprawa pani sędzi Janas teoretycznie jest inna. Z drugiej strony taki sam wniosek został złożony w sprawie pani sędzi Piotrowskiej. Co więcej, połączenie później tych spraw jest też istotne. A nasza sprawa, czyli sprawa pani sędzi Ireny Piotrowskiej, została dołączona do sprawy o sygnaturze 6/19, czyli ta, która została przekazana do Izby Karnej. Także czekamy, jak zostaną rozstrzygnięte te wszystkie. To właśnie mówię, że jeżeli rozstrzygnięty zostanie wniosek jeden czy drugi, to dopiero wówczas będziemy mogli kolejne formalne wnioski składać. Pan rzecznik bardzo się spieszył, chciał, żebyśmy od razu enumeratywnie wszystko mówił, wymienili. Tak, powinniśmy się lojalnie zachować, żeby wszystko przedłożyć razem. Poinformowaliśmy, że będziemy podejmowali własne decyzje co do formuły obrony, którą prezentujemy. I czekamy na decyzję. Będziemy oczywiście dalsze wnioski formalne składać, jeżeli z tymi ten skład sądzący się nie zgodzi. Ja uważam, że powinniśmy być lojalni jednak z rzecznikiem Lasotu. Postaramy się. Dziękuję. O 16.15.